Halo, 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 hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, słuchajcie. W dzisiejszym filmie chciałbym wam opowiedzieć na temat biznesu z Avengera i zrobienie jego oceny. Jak to się prezentuje, jak to w ogóle wygląda i... W zasadzie można by to nazwać, że Avenger jest teraz takim nowym biznesem. Oczywiście dużym plusem jest to, że Avengera sobie możemy wezwać i on będzie obok nas, to tak. No budynek jakikolwiek w grze, tak jak na przykład kasyno. Nie wiem, warsztat czy coś. Zawsze jest w jednym miejscu. A Avengera sobie wezwiemy, więc będzie blisko, co nie? Teraz możemy za pomocą tego zrobić coś takiego, bo jak widzicie, boty trochę za bardzo nie rozumieją, co się aktualnie dzieje. O, patrzcie, ty. Znalazła obejście sytuacji, idzie naokoło. Niesamowita. A ty po prostu przeszedł! Po prostu przeszedł! Dobra, ale przejdźmy do tej części, która jest... Po pierwsze, gdzie kupujemy Avengera? Wchodzimy sobie w telefon, wchodzimy w Warstocka. W Warstocku mamy Avengera. No ja go mam kupionego, to nie widzę ceny bez, ale kosztuje 3 390 000. Dlatego, żeby móc mieć biznes z Avengera, kupujemy panel operacyjny, który kosztuje 1 450 000. Czyli jak sobie dodamy, mamy prawie że 5 milionów. Co dostajemy w zamian za 5 milionów? I co to jest za biznes za te 5 milionów? Wchodząc sobie do środka Avengera, nazwijmy po prostu naszym biznesem jest ten tutaj panel. W tym oto panelu mamy do wykonania dwie rzeczy. Pierwsza to jest operacja przewrót, czyli 6 misji, oraz operacja Al-As. Jeżeli chodzi o ten hajs tutaj, to on jest na premii razy 2, więc normalnie jest tego znacznie, znacznie mniej. Tak też chcę powiedzieć dla jasności. Raz tutaj będzie taki napis, normalnie jest 2 razy mniej. Okej? Okej, no to dobra, mamy. Za tę misję dostaje się normalnie bez premii od 50 do 70 tysięcy. Też chcę to podkreślić. Jakie są te misje? Jeżeli chodzi o operację przewrót, wykonujemy 6 misji, za które dostaniemy nagrodę. Za każdą z misji dostajemy po około 20 tysięcy, czyli mamy 120 tysięcy hajsu. Plus do tego za wykonanie wszystkich 6 misji dostajemy 250 tysięcy, czyli razem 370 tysięcy za wykonanie operacji przewrót. I to wszystko, nie ma nic za to więcej. Jednakże jeszcze druga jest rzecz taka, żeby nikt z was nie pomyślał, że tylko tyle. Mianowicie, jeżeli dotrzemy i wykonamy trzecią misję, dostaniemy zniżkę na odrzutowiec w najnowszej aktualizacji. Tym odrzutowcem jest ten F-160. Bez obniżki on tam kosztuje ponad tam 6,5 miliona, a jak się kupi ten panel, wykona się operację, no to mamy na niego zniżkę. I czy generalnie opłaca się kupić ten panel, żeby zrobić na niego zniżkę? Tak, bo tak się oszczędza z 300 tysięcy. Czyli jesteśmy na plus. No to jakby głównie chodzi. No, ale przechodząc sobie do biznesu, czyli jeżeli chodzi o operację przewrót, już wiemy, że nie jesteśmy w stanie z tego jakby głównie zarobić, tylko robimy to głównie po zniżkę dla nowy odrzutowiec. Głównym zarobkiem w zasadzie są operacja ALS, czyli wykonywanie tych misji. No tak jak wspomniałem na początku, te misje generalnie płacą 2 razy mniej. W tym tygodniu jest premia na to razy 2, dlatego mamy trochę więcej. Czyli od 50 do 70 tysięcy. Ile takich misji musimy wykonać, żeby Avenger nam się zwrócił? Tutaj niestety obliczenia nie są najciekawsze, jednakże tutaj pomoże mój film, który zrobiłem, czyli ile idzie zarobić tam w godzinę. I mniej więcej tam mi wyszło, że do 700 tysięcy jesteśmy w stanie zarobić w godzinkę z tych operacji, teraz aktualnie na premii. Za tym idzie, byśmy musieli poświęcić, przeszło ponad 7 godzin, aby zwrócić Avengera i dopiero zacząć, nazwijmy, zarabiać na niego. Z tego, że go posiadamy. Wydaje mi się, że szczerze to jest dosyć dużo, bardzo dużo. Zwłaszcza, że mówię, próg wejścia w to miejsce jest naprawdę bardzo duży. I te misje bazowo powinny już tyle płacić. Minimum tyle powinny one płacić już bazowo. No bo mamy duży próg wejścia na te misje. Po prostu, zwyczajnie, no jest bardzo duży próg wejścia, więc powinny one bazowo tyle płacić. Ale no niestety, no jest odwrotnie. Z takiego do misji w zasadzie są tylko 3. Nie ma ich więcej, więc nie wiadomo, czy się coś pojawi. Nic na ten temat nie jest mi wiadome, czy będzie coś więcej. Ale patrząc na te 3 misje, każdą z nich robi się średnio od 8 tak do 15 minut. No mi w godzinę udało się zrobić takich 5. Jak mógłbym ocenić po prostu ten zarobek? Szczerze mówiąc, jest beznadziejny. Aby wprost wam mogę powiedzieć, jeżeli ktoś z was nie ma Avengera i myśli nad tym potencjalnie, żeby sobie to kupić, no, rewelacji to nie robi ten biznes z Avengera, to trzeba po prostu przyznać, zwłaszcza, że próg wejścia mówię, że jest duży, bo musisz mieć i Avengera do tego oraz kupić ten panel. No chyba, że patrzymy, że już kupiłeś tego Avengera kiedyś tam dawno, dawno temu i tylko dokupujesz do niego panel. Wtedy sytuacja ze zwróceniem się tego wszystkiego jest znacznie prostsza. No jednakże dalej nie ma
to jest jak dla mnie tragedia, no. Tam sobie biznes, naprawdę, szczerze wam powiem, nie jest warty waszego zachodu. Nie macie z tego absolutnie nic, że robicie te misje, poza oczywiście gotówką. To może być takiego innego. W podobnym przykładzie mógłbym powiedzieć, że prezentuje się agencja, ale o agencji może powiem innym razem. W agencji, robiąc zlecenia ochrony, które płacą bardzo podobną ilość kasy, jeszcze dostaje się dodatkowo za wykonanie ich ponad 200 safe, który daje też taki pasywny dochód. Tutaj nie ma czegoś takiego jak pasywny dochód w tym miejscu. Co na tym idzie? No, na nieszczęście, można by tak powiedzieć, na całe nieszczęście, ten biznes jest jeszcze gorszy, nie do robienia, mówię. Nie ma praktycznie nic, co mogłoby po prostu skłonić was do robienia tych misji ALAS. Mówię, jedyne tylko co to główna fabuła, żeby zrobić sobie zniżkę na odrzutowca. Ja mógłbym szczerze, jak wam ocenić ten biznes. O, może tak ocenię go wam. Moim zdaniem ten biznes jest najgorszy z biznesów, które możemy cokolwiek farmić. Bo naprawdę, za robienie tego nie masz kompletnie nic poza samą kasą. A kasa też nie należy do najlepszych. Ktoś może zaraz powiedzieć, ty, a może nie wiem. No może dobra, może przesadzam, że jest kompletnie najgorszy, bo gorszy może być tylko magazyn pojazdów. No bo nie ma na to za to żadnej obniżki ani nic, jest tylko gorsza wypłata. No jednakże tam jest mniejszy próg wejścia, tu jest znacznie większy. No jednakże też nie powiedziałbym, że to jest najgorszy z możliwych biznesów, bo nie da się jeszcze przebić biznesu z sprzedażą wytwórni dokumentów. To jest po prostu akurat już za słabe. Ale tak słabe, no niestety, rozumiem, no naprawdę, to jest jeden z najgorszych biznesów, jakie w ogóle możecie robić. Szczerze bym mógł wam powiedzieć, ja go odradzam. I to tak naprawdę. Ocena 2 na 10 tego biznesu jest co najwyżej wtedy, kiedy jest tylko premia razy 2 na niego. Może 2,5 bym powiedział, szczerze. 2,5 na 10. Bez. Ocena to byłaby taka, kup panel, jeżeli masz Avengera, zrób sobie zniżkę na Raiju, F-160 Raiju i do widzenia. Zamknij temat. No i cóż, w każdym razie, to byłoby na tyle, do następnego, cześć.